Dzień dobry. Witam się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Dzisiaj witam w kolejnym filmu, w kolejnym filmie z serii Planowanie na ekranie. Dziś zajmiemy się czymś bardzo fajnym, co jest zawsze bardzo ekscytujące, czyli ogarniemy nowy planer. Już zakładam, że osoby, które weszły na dzisiejszy film i go oglądają, to są osoby, które postanowiły, że zaczynają planować. Kupiły nowy planer, albo mają w planie kupienie nowego planera, albo zeszytu, albo czegokolwiek, w czym tam chcecie planować. Obejrzały już 6 854 tysiące inspiracji na Pinterestie, tyleż samo inspiracji na YouTubie, łącznie z tą, którą dzisiaj chcę Wam zaprezentować. No i zabierają się do planowania. Po czym usiadły nad nową, czystą, pustą kartką, no i nie za bardzo wiedzą, co mają zrobić. I dzisiejszy film jest właśnie dla tych osób, które mają już planer, albo przynajmniej wiedzą, który chcą kupić. Ja niezmiennie polecam planery od Pani Swojego Czasu. Planer pełen czasu od Oli Budzyńskiej. Z fantastycznym takim papierem, delikatnie ekry, bardzo satynowym, bardzo miękkim. Długopis po nim idzie po prostu jak w masełku, jak po masełku. Więc ja niezmiennie polecam te planery, ale one niestety są już nie do zdobycia w takiej regularnej sprzedaży, więc można ich poszukać na Vinted albo może gdzieś w jakichś grupach, gdzie ktoś chciałby jeszcze sprzedać. A raz do roku Ola wypuszcza kalendarze i raz do roku, w tym roku wypuściła nowy planer, więc pewnie i w przyszłym roku, na początku roku jakoś wypuści kolejną edycję tych planerów B5. Są to planery numerowane, zawsze z taką samą organizacją, czyli na początku tego planera znajdziecie spis treści. Ja już go próbowałam zacząć i dzisiaj Wam pokażę jakby no, zaczęcie nowego miesiąca i zaczęcie nowego planera w ogóle. Natomiast nie używam do tego planera, który wykorzystuję teraz w 2024 roku. Odsyłam Was do poprzedniego filmu, gdzie pokazywałam swój wrzesień. Film podlinkuję pod tym filmem. No dobra, ale zacznijmy od tego, że zasiadacie przed oto czystą kartką, czystym planerem. Nie chcecie popełnić błędu, boicie się skreśleń, boicie się pomyłek, co jest w ogóle absolutnie niepotrzebne, jeśli chodzi o planowanie i o planery, bo te planery mają służyć Wam. I one nie muszą być prezentowane na wystawach, ani nie muszą być prezentowane na YouTubie. To jest coś, co ma służyć Wam. Ja jakiś czas temu, dawno to było, jakiś czas temu zrobiłam sobie takie ćwiczenie, nie wiem, to było ze 3 lata temu chyba, albo może nawet więcej niż 3 lata temu. Zrobiłam po raz pierwszy, to jest pokaz z planera na rok 2023, ale ja takie ćwiczenia robiłam, że tak powiem, kilka razy. I polecam robienie takich ćwiczeń kilkakrotnie, ponieważ nie zawsze jest tak, a w zasadzie prawie nigdy, że prowadzenie jednego planera od razu, że tak powiem, nastawia Was na to, jak będzie wyglądał kolejny planer. Zwykle te planery, w zależności od tego, do czego one mają służyć i co ma być w nich rozpisywane, one przeważnie starczają na pół roku. No dla osób oszczędnych, które mają tygodniówki na jednej takiej stronie, czyli na takiej rozkładówce mają dwie tygodniówki, no to przypuszczam, że starczy może i na cały rok. Natomiast ja swoje tygodniówki robię na dwóch stronach. Z jednej strony mam dni tygodnia, a z drugiej strony mam inne rzeczy. W związku z tym mnie taki planer starcza zwykle na 6 do 7 miesięcy. I teraz chciałabym wam powiedzieć, od czego proponuję Wam zacząć? Przede wszystkim od przemyślenia, do czego BUJO, do czego planer, czy tam bullet journal, czy w skrócie BUJO, ma Wam służyć.
Czy to ma być po prostu miejsce, w którym rozplanujecie swoje zadania? Czy to ma być częściowo miejsce do rozplanowania, zapisania jakichś ważnych rzeczy w danym dniu czy w danym tygodniu, plus na przykład pamiętnik czy dziennik, w zasadzie nie pamiętnik? Czy to ma być miejsce, w którym, nie wiem, chcecie tylko i wyłącznie śledzić swoje postępy w czymś tam, w ćwiczeniach, w, nie wiem, w piciu wody, w przyjmowaniu leków, czy w takich rzeczach? Czy chcecie, żeby w tym planerze było wszystko to, co ogarnęłyście i zobaczyłyście na Pinterestie? No tak się nie da, to od razu mówię, tak się nie da. Więc ja proponuję zacząć od takiego ćwiczenia. Ja może odstawię te długopisy i tą kawę, bo nie wiem, jak długo mój telefon wytrzyma w jednej pozycji. Więc ja proponuję Wam zacząć od takiego niedużego schematu, tak? Najlepiej odstawionego na, nie wiem, dobę, powiedzmy, po tym, jak go zrobicie. Tak, żeby po jednym dniu czy po jednej dobie wrócić do tego, co tutaj napisałyśmy i zobaczyć, czy jeszcze coś z tego ma zostać, czy można coś z tego wyrzucić, czy można coś do tego dodać, czy chcecie to zupełnie teraz pozmieniać. Ja Wam powiem, że z mojego doświadczenia, a ja planuję już bardzo długo używając tych planerów, teraz mam, nie wiem, 8 planer Pani swojego czasu. W międzyczasie miałam jeszcze w 2024 do września miałam planer Devangari. One są wszystkie w tym samym formacie, w formacie B5 i ja uważam, że to jest najlepszy format do planowania dla mnie. Jeśli kogoś przeraża taki format duży, bo B5 jest spore i te planery B5, nieważne od kogo kupicie, one są ciężkie. I do noszenia w torebce może niekoniecznie one się tak będą super nadawać. Znaczy ja mam wielkie torbiszcze, więc ja noszę planer ze sobą, ale tak jak mówię, planer B5 jest ciężki. Więc możecie na początek użyć planera A5, to jest wielkość zeszytu, bądź takiego w ogóle innego formatu, nie mam pojęcia jaki to jest format, ale on jest mniej więcej taki, tak? No i wtedy ten planer jest mniejszy. Taki planer jest na przykład do zakupienia w Devangari też chyba. U Pani swojego czasu były tak zwane mini planery. Może zdjęcie. Czy zdjęcia? Od tego B5, no a tym samym są lżejsze. Więc może komuś będzie taki format odpowiadał. Tak jak powiedziałam, dla mnie najlepszym możliwym formatem jest format B5 i ja się tego trzymam i ja planuję w B5. I teraz, co ja sobie rozpisałam, co ja bym chciała, żeby w moim planerze było i do czego, w czym ma mi pomóc prowadzenie tego planera, co mi się do tej pory podobało, a co mi się nie podobało, co zostaje w moim planerze na końcówkę 2024 i początek 2025, a co z tego planera ma wypaść, bo nie wiem, albo tego nie uzupełniam, albo to jest za dużo, albo coś tam. Ja zawsze w swoich planerach mam klucz, czyli opis, jak wyglądają zadania. W tym roku nie mam tego klucza, znaczy na początku roku miałam, ale teraz w tym nowym nie ma, bo po pierwsze szkoda mi strony, a po drugie, co to jest za zadanie, co to jest za różnica, czy ja postawię kółko, kreskę, kropkę, czy coś tam. To ma być znak przy czymś, że coś jest ważne, więc wtedy stawiam wykrzyknik zwykle. Albo po prostu pokropkowane od góry do dołu zadania, tak? Tak jak tutaj, tak? Od góry do dołu postawione kropki i po prostu zadania do zrobienia w danym dniu. Teraz, czego tak naprawdę bardzo potrzebuję w planerze, tak? No, jeśli to ma być planer, w którym ja mam zapisywać zadania do zrealizowania w danym dniu, tygodniu, miesiącu, kwartale, roku, no to potrzebuję miejsca na zadania, tak? Potrzebuję, żeby te miejsca na zadania i te kolejności tych wykonywania tych zadań
były opisane w sposób przejrzysty i łatwy do zobaczenia, tak? Czyli nie może to być nadźgane, na przykład tak jak tu, to był bardzo zły pomysł z tym dashdoorem. Nie może to być nadźgane jedno na drugim wszystko, bo jak czasami coś się pojawia, wiecie, dodatkowego, nie? No to nie mam już wtedy miejsca, żeby to zapisać. Więc moje listy to do muszą być w miarę przejrzyste i w miarę duże, tak żebym ja się mogła w nich ogarnąć. Potrzebuję miejsca na trackery, potrzebuję miejsca na notatki. Ja jestem osobą, która dużo pisze. I w moim bio jest dużo notatek. Tak jak powiedziałam i powtórzę, ja z tym planerem chodzę wszędzie. Więc jak idę na jakieś spotkanie poza pracą, nie wiem, na wywiadówkę, na spotkanie z koleżanką, kiedy chcę dograć jakieś, nie wiem, zakupy, wyjazd, no cokolwiek, no to ja potrzebuję miejsca, żeby to wszystko zapisać, bo po pierwsze tego nie zapamiętam, a po drugie należy też do takich osób, że zapisane znaczy zrobione. Najczęściej, nie zawsze. Więc potrzebuję miejsca na notatki. Potrzebuję, żeby mój planer pomagał mi, a nie przeszkadzał w realizacji moich zadań, więc muszę mieć w nim miejsce, skoro jestem osobą piszącą, dużo piszącą, więc muszę mieć miejsce na to wszystko. Potrzebuję zrobić szybki i prosty update, coś przenieść, wykreślić, zapisać w innym dniu i potrzebuję mieć spojrzenie na moje cele z lotu ptaka. I teraz nie mam pojęcia, czy znajdę to w tym planerze, czy może już nie, ale no zaraz zobaczymy. O, potrzebuję takiego widoku z lotu ptaka na moje cele, na zadania, na projekty, na zakupy, więc potrzebuję znowu miejsca i jakiejś struktury, żeby to sobie wszystko zapisać. I to są, taki układ jest dla mnie układem najlepszym. Z jednej strony cele, z drugiej strony projekty, jeśli są, albo jakieś większe zakupy. Zwykle wystarcza mi ta jedna strona, po prostu cele na dany kwartał, najczęściej na kwartał. Cele miesięczne ja sobie zapisuję po prostu przy danym miesiącu. No i teraz właśnie akurat nie ma przy miesiącu, nie? Ale zapisuję przy miesiącu jako ważne. O, priorytety, zadania, coś tam, nawyki, nastrój i tak dalej. Więc u mnie, w moim bio, żeby ono było dla mnie fajne, funkcjonalne i żeby mi pomagało w realizacji moich celów, to jednym z głównych priorytetów jest miejsce do zapisania. Dlatego ja używam planerów B5. Co jeszcze mi się sprawdza w planerze i w czym planer mi ma pomóc? Tu była sekcja, czego potrzebuję, ale może to być równie dobrze sekcja, w czym ma mi planer pomóc. No i on ma mi pomóc oczywiście w moim wypadku w realizacji celów. Jeśli ktoś chce prowadzić planer, łączony z pamiętnikiem czy dziennikiem, więc jego planer będzie miał dwa zadania. Po pierwsze zadania, zapisanie tych zadań, no a w konsekwencji ich realizacja, no i miejsce, gdzie będzie mógł ten dziennik czy pamiętnik prowadzić. Więc jego, czego potrzebuje, będzie trochę inne niż moje. Co jeszcze mi się podoba i czego potrzebuję w moim bio i co się sprawdza? No, sprawdzają się podsumowania, no to jest oczywiste, tak? Dlatego ja sobie teraz w moim nowym bujo zostawiłam przy tych takich celach na następny kwartał dwie kartki. Na jednej kartce są cele, a na drugiej realizacja. I jak się skończy kwartał Q4 i będziemy się zastanawiać, czy będzie się miał ku końcowi Q4 i będziemy się zastanawiać nad planowaniem i rozpisaniem nowego roku, no to wtedy pokażę Wam cele versus ich realizacja. Ja kiedyś robiłam, nie mam tutaj żadnego takiego planera pod ręką, gdzie to by było widoczne. Ja tą realizację celów robiłam na, to są cele na Q1, tak? Ja tą realizację tych celów i podsumowania robiłam na różne sposoby. Po prostu wypisywałam sobie od góry do dołu zadania.
i odznaczałam, co zostało zrobione, a co nie. O, podsumowanie kwartału. I ja to robię teraz jako podsumowanie też miesiąca. Zastanawiam się nad tym, co było fajne, co było głupie, po co coś zrobiłam, po co czegoś nie zrobiłam, co mi pomogło, a co mogłoby mi pomóc bardziej. No i teraz szukamy tego, oczywiście, tej rozpiski, bo już ją zgubiłam. No niewiarygodne to jest. Wracając jeszcze do podsumowań, to było podsumowanie roku, tak? Więc u mnie dobrze się te podsumowania roku sprawdzają. Ja je bardzo lubię. Uważam, że każdy powinien robić podsumowania. Absolutnie każdy. Zachęcam Was bardzo do tego. Film o podsumowaniach też jest u mnie na kanale i o wartości, jakie nam dają podsumowania. Teraz była też taka u mnie. Ja nie mówię, że każdy musi to mieć. U mnie w tym bujo było też takie pytania. Co lubię w swoim planerze i do czego wracam, tak? Do czego wracam i co lubię? No wracam do listy zadań, no wiadomo, wracam do podsumowań, wracam do trackerów, no i wracam do dziękuję za. Strony dziękuję za to są strony, one są nazwane albo wdzięcznik, albo po prostu dziękuję za, albo codziennik, różne mają nazwy, ale to są takie strony, gdzie po kilku miesiącach można sobie wrócić do tego dziękuję za, czy do tego codziennika, i przypomnieć sobie, jak fajne miałyśmy życie w danym miesiącu. Ja bardzo często do tego wracam, bardzo. Bardzo to lubię. Teraz wiecie, że w bardzo wielu inspiracjach, czy to na YouTubie, czy na Pinterestie to już w ogóle, znajdziecie mnóstwo tak zwanych list. Czyli jakby wypisanie tego, co albo śledzę, no dziękuję za jest też swojego rodzaju listą, czy ten codziennik, to też jest lista, nie? Ale najczęściej spotykane listy to są listy obejrzanych seriali, seriali do obejrzenia, przeczytanych książek do przeczytania, obejrzanych filmów, wyjść do kina, nowości, no mnóstwo rzeczy ludzie zapisują na tych listach. Ja jako ja nie jestem zwolennikiem żadnej z tych list, tak? Ja mam dwie listy w zasadzie, które zawsze utrzymuję w swoich planerach. Jedna lista to są nawyki połączone z humorem czy nastrojem w danym dniu i lista dziękuję za. Żadnych innych list nie ma u mnie w planerze. Przepraszam bardzo, są jeszcze przeczytane książki. Tak, przeczytane książki, no i akurat nie, przeczytane, nie, to co przeczytałam. I ja wypisuję te przeczytane książki nie dlatego, żeby się jakoś chwalić, ile książek przeczytałam w miesiącu, tylko ja je tutaj zapisuję dlatego, że mnie się bardzo często zdarza kupić książkę dwa razy. Przeczytałam coś bardziej lub mniej trafione, i nagle gdzieś wchodzę na przykład do Empiku i wielki napis nowości, nie? No i ja bardzo często, jak książka wywarła na mnie ogromny wpływ, no to ja pamiętam, że ją przeczytałam, nie? Ale mnie się zdarza kupować książki dwa razy, dlatego ja sobie zapisuję, jakie książki przeczytałam i jakie książki wyjdą na przykład w nowościach za 2 czy za 3 miesiące. Będą to moi ulubieni autorzy, więc te książki sobie kupię. Innych list nie prowadzę, tak? No, tygodniówka to jest też swego rodzaju lista. Prowadzę jeszcze coś takiego, co się nazywa słoik sukcesów. No i tutaj zapisane albo pod tymi nawykami, albo też na rozpoczęciu danego miesiąca. Słoik sukcesów to jest po prostu zapisanie tego, co było najbardziej zajebiste w danym miesiącu, co nam się świetnie udało. Tak? No tam u mnie w tym jednym było zrobienie pierwszego w życiu buknuka na przykład. No, dla mnie jest to sukces ogromny, więc ja sobie to zapisałam. Co mi może w bujo pomóc? Tak? W czym mi może bujo pomóc?
Wiadomo, że ja jestem osobą planującą, zapisującą zadania, trakującą te zadania i tak dalej, więc mnie Bujo pomaga mi w planowaniu i realizacji moich zadań, ale także w wyrabianiu nawyków, w uczeniu się siebie, czyli na przykład to były te bardzo długo przeze mnie prowadzone efektywności doby, tak? Różne mamy zawirowania w życiu. W jednym okresie, nie chcę powiedzieć w jednym miesiącu, bo to jest nieprawda, ale w jakimś tam okresie najlepiej się czujemy, kiedy tu kolejne podsumowanie, tak? Kiedy, nie wiem, większość zadań ważnych i priorytetowych wykonujemy rano, a czasami mamy taki okres, że rano to przypominamy najczęściej amebę i powinnyśmy przerzucić zadania na popołudnie czy na wieczór. Wtedy będziemy je wykonywać z pasją i zaangażowaniem, a nie dlatego, że musimy. A najczęściej jak musimy lub się czegoś boimy, to zaczynamy odkładać, a w konsekwencji nie realizujemy. O odkładaniu będzie osobny punkt. No i teraz jak wygląda nawigacja, czego nie chcę mieć, tak? To jeszcze jest bardzo ważne, żeby zapytać też samą siebie, no i ja już się z siebie spytałam, czego w bujo nie chcę mieć. Nie chcę mieć jakichś list filmów i seriali, nie chcę mieć tego, co ma ktoś, nie chcę mieć listy posiłków i diet, mam, ok, mam, ale nie chcę tego mieć, ale mam. Jakichś rysunków, papierów, farb, masek, nie chcę takich rzeczy. Dla mnie wystarczającymi elementami do pisania są braszpeny i mikrony, albo po prostu zwykły długopis, tak? Więc to jest absolutnie wystarczające do tego, co ja chcę w bujo mieć. No i mam oczywiście naklejki. No, naklejek mam nawet duże ilości. Jak już zastanowicie się nad tym, co chcecie w bujo mieć, i to możemy przejść do takiego pytania, jak będzie wyglądała w bujo nawigacja? I czy ona nam jest w ogóle do czegoś potrzebna? No i teraz dla mnie, jako osoby, no takiej wiecie, planującej, ja jestem freakiem planowania, uwielbiam to robić, ale w tym swoim, żeby nie zagubić tego, co jest najważniejsze w tym planowaniu, czyli realizacji, po to planuję, żeby było mi łatwiej je zrealizować. Po to planuję, żeby mieć więcej czasu, żeby się nie zajmować głupotami wtedy, kiedy mam coś ważnego do zrobienia. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jest mi potrzebna nawigacja. No i moja nawigacja wygląda tak, że ja przechodząc sobie od jakiejś listy miesięcznej czy kwartalnej, po prostu listy to do, zamieniam tą moją listę to do na dni, tygodnie i miesiące. Mam też oczywiście future log, czyli taki rzut z góry, z lotu ptaka na miesiące poszczególne i z tych poszczególnych miesięcy i z tych list, tak wiecie, ad hoc wypisanych przy każdym miesiącu, czyli z jakichś tam priorytetów, tak? Przechodzę do tygodniówek, no i do zadań, które mają być zrealizowane w danym dniu. I to jest moja nawigacja w moim journalu, w moim planerze. I to mi się sprawdza, to mi pomaga i ja się tego trzymam. No i znowu zgubiłam tą stronę, no to jest niemożliwe. Bardzo może się zdarzyć, to jest bardzo po polsku, może się zdarzyć, że Wam taka nawigacja nie będzie odpowiadać. Jeśli jesteście tutaj, bo chcecie planować i chcecie, że tak powiem, zainspirować się tym, co ja robię, to ok, to powiem Wam, że nawigacja będzie super. Natomiast jeśli jesteście tutaj, bo chcecie i chcecie zacząć planować, ale niekoniecznie aż tak mocno, powiedzmy, i tak szczegółowo, jak ja to robię, to nie potrzebujecie tej nawigacji. Bo dla Was będzie fajne, jak zrobicie sobie stronę powitalną danego miesiąca. Włożę ten długopis tutaj, żeby tego nie szukać. Jeśli zrobicie sobie stronę powitalną miesiąca, tak?
przykleicie kalendarz albo po prostu narysujecie sobie taki kalendarz i zaczniecie w następnym kroku zaczniecie od tygodniówek, tak? Nie będziecie mieć żadnych trackerów, nie będziecie mieć żadnych innych dodatkowych rzeczy, po prostu rozpoczęcie nowego miesiąca, czy to będzie naklejka, czy napisana nazwa miesiąca od ręki, czy ręcznie, z narysowanym kalendarzem i ja tego kalendarza nie musiałam rysować, bo go tutaj mam, z zaznaczeniem jakichś tam ważnych rzeczy w kalendarzu. Jeśli macie inny planer i nie ma tutaj tego kalendarza, to polecam jednak, żeby on się znalazł tuż za powitaniem miesiąca, czy tam oznaczeniem nowego miesiąca, no zwał jak zwał, albo w takiej formie naklejki, albo po prostu narysowanego kalendarza. I następną rzeczą są tygodniówki, tak? I to jest naprawdę super fajna rzecz i to już jest jakiś wstęp. Jeśli nie chce Wam się rysować tych tabelek, to ich nie rysujcie. Pozwolicie, że ja teraz się Wam trochę w ekran wsunę. Jeśli macie ochotę na innego rodzaju tygodniówki, to też nie ma w tym nic złego, tak? To jest inny rodzaj tygodniówki, bez malowania tabelek. Po prostu odznaczyłam sobie kolejne dni. Można napisać bądź przykleić nazwę dnia, tygodnia i datę i to jest wszystko. Nie potrzeba rysować tabelek. Ja je rysowałam długo i namiętnie, ale no w końcu stwierdziłam, że przestanę to robić, bo zabiera to trochę czasu. Zabiera to trochę czasu, to jest temat na inny film. Ale ja Wam powiem, że planowanie to nie jest coś, co ma Wam zabierać dużo czasu. Bo napisanie numeru tygodnia i w kolejności dat i zadań, które mamy na dzień dzisiejszy do zrobienia, to jest 10 minut. Tak? To jest naprawdę 10 minut i nie potrzeba tego malować, wiecie, przez 5 godzin. Nie? Nie, bo to bardziej się spracujecie z zaplanowaniem niż samą realizacją, więc to jest zupełnie bez sensu. Więc ja proponuję, żeby nie bać się nowego zeszytu, nie mieć tego strachu przed pustą kartką, nie bać się skreśleń, nie bać się przekreśleń, nie bać się, wiecie, że coś będzie brzydko, bo nic brzydko nie będzie. To będzie po waszemu, po swojemu. Każdy ma prawo do tego, by prowadzić swój planer tak, jak on tego chce. Więc nie ma, że brzydko, nie ma, że skreślone. Jest skreślone, to jest. A jak już Ci bardzo to skreślenie pomaga, to kup sobie, przeszkadza, nie pomaga, to kup sobie korektor. To jest jedna rzecz. Czyli takie zastanawianie się, co ja bym w tym bujo chciała, tak? A druga rzecz to jest to, o czym już, że tak powiem, trochę powiedziałam, czyli układ, tak? I ja mam dla Was, jeśli chodzi o układ, czy to będzie tylko miesiąc, czy to będą tygodniówki, czy to będzie jeden dzień na jednej stronie, czy będziecie mieć same listy trackerów, czy będziecie mieli same wykresy i same tabelki, to już jest Wasza sprawa. Natomiast jedną ważną rzeczą, którą ja chciałabym, na którą chciałabym zwrócić uwagę i którą chciałabym Wam polecić, to jest to, żeby prowadzić bujo od strony lewej do prawej. No i bardzo mądre to jest stwierdzenie, nie? Ale wiecie, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jak już zaczniecie coś z tym bujo robić i zaczniecie coś zapisywać i coś Wam wpadnie do głowy, jakiś nowy pomysł, jakaś nowa rozkładówka, jakaś nowa tabelka, to słuchajcie, nie zapisujcie tego z tyłu, tak? Nie zapisujcie tego z tyłu na jakichś osobnych kartkach, tak? Tylko zapiszcie to w dniu albo za dniem, w którym jesteście. Czyli jeśli w tym tygodniu mam zaplanowany tydzień, rozpisane trackery, bla, 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 dni, jakie będę robić zadania i nagle wpada mi do głowy, bo zobaczyłam jakąś nową inspirację, że nie będę organizować tygodniówek w ten sposób. Chcę organizować tygodniówki w ten sposób, tak? I chcę sobie to zapisać, żeby mi to nie wypadło z głowy. To nie idźcie z tym na koniec, naprawdę, nie idźcie z tym na koniec planera, tylko po prostu otwórzcie następną czystą kartkę i to zapiszcie
zaraz na końcu wszystkiego. Jak widzicie, ja po tym planerze akurat ten, po tym wybitnie skakałam. Po tym, który miałam na początku 2024, ten od Devangari, też bardzo po nim skakałam. Zapisywałam z tyłu swoje, no nie swoje, tylko schemat do szydełkowania. I potem się okazało, że tak mocno się rozpędziłam od tyłu, że nie mogę zmieścić września w tym starym planerze i muszę z jednym miesiącem, ostatnim miesiącem kwartału iść do następnego planera. I teraz jeśli chodzi o wrzesień, to jest git, bo dla mnie wrzesień to jest taki mały styczeń, nie? Ja tam dużo rzeczy rozkminiam już na następny rok we wrześniu, więc dla mnie to jest ok. Ale jak na przykład, nie wiem, skończy się Wam w lipcu planer i będziecie chciały iść, pójdziecie do nowego w sierpniu i we wrześniu, a w sierpniu i w lipcu zwykle mało planujemy, bo jesteśmy wtedy na wakacjach i no wiecie, nie mamy tony zadań do wykonania codziennie, no właśnie mi się przechyla telefon, nie mamy codziennie tony zadań do wykonania, więc jeśli tak Wam się to skończy w takim, wiecie, dziwnym czasie, no bo no, co robimy zwykle w lipcu? No leżymy na plaży, nie? No to może się wydarzyć, że po prostu ten planer się skończy w najmniej odpowiednim dla Was momencie. Dlatego i trudno jest też wykminić, kiedy on się skończy. No bo idziemy raz od tyłu, raz od przodu, nie sprawdzamy tego, nie kontrolujemy, ile mamy tam do końca tych kartek i kartoluszek, więc no wiecie, różnie to może być. Dlatego to jest taka moja uwaga, żebyście wszystko, co Wam nowego wpadnie do głowy, po prostu zapisywały na kolejnej wolnej kartce. Okej, to tyle, jeśli chodzi o rozpoczęcie nowego planera i rozpoczęcie nowych rozkładówek. Jak już zrobicie tą swoją... Znowu tego szukam, nie? Jak już zastanowicie się nad tym, jak ten Wasz planer ma wyglądać, co chcecie mieć w planerze, a czego absolutnie w planerze nie chcecie mieć, bo nie wiem, zobaczyłyście na przykład na Pinterestie czy na YouTubie, że jakaś tam pani Ksińska maluje farbami, akwarelami pierwszą stronę, a Wy nie umiecie rysować. To jest pierwsza rzecz, której wiecie, że na pewno w Waszym planerze nie będzie. Czy mają być naklejki, czy będziecie wszystko pisać razem? Jeśli mają być naklejki, to czy już je macie? Czy będziecie je kupować w Actionie, czy raczej pójdziecie i poszukacie jakichś wybitnych naklejek? No wiadomo, polecam tosiakowo.pl. Więc to wszystko zależy od Was. Jak już się nad tym zastanowicie, to potem przyjdzie ten czas na te pierwsze strony, tak? Na te pierwsze strony miesiącami, czy jak nie ma miesięcy, no to w ogóle za pierwszymi stronami, tak? Czy jest Wam potrzebny GIRT, to się nazywa, czyli ile jest kropek w pionie i ile jest kropek w poziomie, ile jakich kresek Wam się zmieści w pionie i w poziomie, czy to jest potrzebne? Nie sądzę. Czy jest Wam potrzebny klucz? Też nie sądzę. Czy jest Wam potrzebny rok z lotu ptaka? Jest. Moim zdaniem jest potrzebny wszystkim. Ja bardzo, bardzo, bardzo ten rok z lotu ptaka polecam. Czy jest Wam potrzebna mapa myśli i cele na każdy nowy rok? No się przyda. Czy są potrzebne cele i zadania na dane kwartały? Bardzo. Uważam, że jeśli chcemy zacząć planować nie tak ad hoc, tylko zabieramy się za planowanie i będziemy to robić, chcemy to robić przynajmniej systematycznie i robimy to dlatego, że mamy kupę zadań na głowie i nie chcemy tego wszystkiego pamiętać, tylko chcemy mieć to zapisane, żeby uwolnić trochę nasze głowy, to tak, polecam Wam robienie planów na każdy kwartał i ich podsumowywanie. Czy zostawicie obok kartkę na podsumowanie, czy to podsumowanie zrobicie na końcu każdego miesiąca, to już jest mało ważne. Tylko żeby to było. Czy będziecie używać metody Alistera, czy będziecie rysować krateczki, czy ich nie będziecie rysować, to już jest Wasza sprawa. Czy chcecie mieć przeczytane książki w danym miesiącu, to też jest Wasza sprawa. Jeśli chcecie, no to macie, jeśli nie chcecie, to nie macie. Nawyki mogą, wykresy do nawyków mogą wyglądać bardzo, bardzo różnie. Na przykład tak,
bardzo mi się to podobało i ja to mam w nowym planerze. Natomiast ta część jest przeniesiona tu. Nie mam tych wszystkich tabeleczek. Mam po prostu dni tygodnia, tak jak Wam pokazywałam, od góry do dołu i zapisane zadania. Ok, na dziś to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że nikt już nie będzie przerażony nową pustą kartką w nowym planerze, że nie będziecie się bać skreśleń, nie będziecie się bać wiecie, zmian, nie będziecie się bać takich niekolorowych, wiecie, jakichś tam wykresów, map, czy czegoś w tym stylu. Planowanie jest fajne i bujo, jakkolwiek jest ono zorganizowane, do czegokolwiek ono ma Wam służyć, jest fajne. Pozwala się odstresować, pozwala się skupić, pozwala nie odkładać i pozwala realizować to, co chcemy osiągnąć. Wiecie, ja jestem tego zdania, że fajnie jest marzyć, nie? Fajnie jest marzyć, fajnie jest mieć marzenia, ale jeszcze lepiej jest te marzenia zrealizować. Dziękuję Wam bardzo. Do następnego filmu. Pa!